cała negatywna energia zostanie przetransformowana i wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, pełną miłości energię. Kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania, z tej strony Dora. Witajcie moi drodzy, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie, zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie, cudowna moja duszyczko. Mam nadzieję, że masz się przecudownie, cieszę się, że jesteś tutaj ze mną, że powracasz, że mnie wspierasz i że wspieramy siebie nawzajem w tej cudownej podróży. Dziękuję kochani za wszystkie lajki, za komentarze, za subskrypcje, za udostępnienia, za Wasze super podziękowania. Kochani, to wszystko zostaje naprawdę z pełni serducha docenione. Tak, dziękuję, dziękuję, dziękuję. A więc to przesłanie będzie dla moich cudownych gwiezdnych ziaren, mojego kolektywu, pięknych duszyczek. Na sam początek mam po prostu już tyle wiadomości, że nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem od czego zacząć, bo po prostu jest tego tyle, że dla kogoś z Was na dzień dobry ta książka mnie prześladuje, ktoś z Was musi się zaopatrzyć w tą książkę. Znaki, jak odczytywać sygnały, które wysyła Wszechświat, tak? Czy wiesz, że każdy z nas otrzymuje sygnały z drugiej strony? Być może otrzymujecie coraz więcej różnego rodzaju potwierdzeń, dostajecie różnego rodzaju jakieś takie powiadomienia z drugiej strony. Nie wiem, kogo będzie dotyczyć, ale jest to dla kogoś bardzo ważna wiadomość, prześladuje mnie to, więc muszę o tym tutaj powiedzieć na dzień dobry. A więc mogą to być subtelne znaki, takie jak na przykład motyl lądujący na Twoim ramieniu, jakaś tablica rejestracyjna z numerami układającymi się w datę urodzin bliskiej Ci zmarłej osoby, pusty SMS, wszelkie znaki wokół Ciebie. To są bardzo proste i zwyczajne przedmioty, które po prostu towarzyszą nam w codziennych zajęciach. Często po prostu możemy nie zwracać na nie uwagi. Z tego względu być może komuś z Was, nie wiem, ktoś chce polecić, abyście zajrzeli głębiej w ten temat, tak? Bardzo możliwe, że macie kogoś po drugiej stronie, kto próbuje się z Wami w jakiś sposób komunikować, chce Wam pomóc. Chce Wam pomóc tutaj, ale chce również w jakiś sposób, nie wiem, zacieśnić tą więź, być może pomóc w pewien sposób uformować prostsze odczytywanie tych wskazówek, tak, aby to nie było dla Was po prostu kosmosem, abyście wiedzieli, w którym kierunku patrzeć, czego szukać, tak. Proste rzeczy, jak ptaki, jak motyle, jak jakieś piórka, które znajdujecie na swojej drodze, czy patyczki wyjątkowo wyglądające, czy pszczółki, które gdzieś tam wokół Was się kręcą. Wszelkie znaki od Matki Natury. Matka Natura wie, jak to wszystko zsynchronizować. Wszechświat wie, jak to wszystko zsynchronizować. Także ta książka, polecam ją, serdecznie Wam polecam. Sama już po prostu, już ją kocham ją po prostu. Jest bardzo wzruszająca dla tych z Was, którzy mają kogoś po drugiej stronie, którzy w jakiś sposób są połączeni z energią naszych przodków, osób zmarłych, osób być może nawet i z rodu, z pokoleń poprzednich, które chcą w jakiś sposób Was prowadzić, Wam pomagać, Was naprowadzać, czy chociażby nawet, kochani, od Waszych aniołów, od Waszych przewodników duchowych, tak? Są to wszystko drobne znaki, które uczymy się odczytywać. Muszę to tutaj dla kogoś z Was poruszyć, kochani, bo mnie to od dwóch dni prześladuje i tak biłam się z myślami, ale po prostu nie, tak? I za każdym razem, jak już tutaj się dałam, to mówię, okej, to się nasila. Książka, znaki, zaczęło mi tu spadać pewne rzeczy. Wy być może też macie takie rzeczy i zastanawiacie się, co to jest. Może czasami się boicie. W niektórych z Was może być lęk. Słyszycie, jak gdzieś coś chrupie, strzela, coś się dzieje, jakieś dziwne, takie paranormalne zjawiska. Kochani, to są bliskie Wam dusze, które Wam pomagają, które Was wspierają, które Was chronią, które są dla Was jak po prostu właśnie, nie wiem, bodyguard po drugiej stronie. Ktoś z Was jest nawoływany silnie do tego, aby nawiązać z nimi większą więź, kochani. Ja od rana po prostu dzisiaj mówię Wam, mam takie po prostu czaski, bym powiedziała. Niektórzy z Was mogą się tak czuć, że macie czaski, że nie wiecie, o co w tym chodzi, jak to połapać. Ta książka Wam może w tym pomóc, także może zróbcie sobie zrzut ekranu, z bliska Wam na chwilkę tu przytrzymam. Znaki.
Laura Lane Jackson. Także być może otrzymujecie jakieś znaki po drugiej stronie, ktoś się z Wami chce połączyć, w jakiś sposób być może coś chce Wam przekazać. Także tutaj w tej książce ta medium Laura Lane Jackson uczy nas, jak zauważać te z pozory nic nieznaczące szczegóły codzienności i dostrzegać w nich sygnały wysyłane przez naszych bliskich opiekunów, znajdujących się po drugiej stronie, którzy chcą nam pomóc, którzy nas wspierają, którzy nam pomagają. Być może ktoś ma 42 lata, być może ktoś był urodzony w 42 roku, być może 90 rocznik lub 90 lat. Zrozumienie tajnego języka wszechświata jest umiejętnością, którą każdy z nas może opanować, kochani. Ja też przez to przechodziłam. Także nie trzeba do tego jakichś specjalnych predyspozycji parapsychicznych. Kiedy nauczymy się formułować nasze prośby i rozpoznawać dane nam znaki, podpowiedzi i zaczniemy dostrzegać znaczenie tych rzeczy, gdzie do tej pory tego nie widzieliśmy, kochani. Te sygnały stają się coraz silniejsze, tak? Możemy nawiązać coraz lepsze połączenie z Wszechświatem. Przeczytam to Wam jeszcze, bo to do mnie przyszło i krzyczało, także też Wam to przeczytam, dla kogoś z Was będzie to bardzo ważne. A więc śmierć jest niczym. Śmierć jest niczym, nie ma żadnego znaczenia. To tak, jakbym wymknął się do sąsiedniego pokoju. Nic się nie wydarzyło. Wszystko pozostaje takie, jakie było. Jestem mną, a Ty jesteś sobą. Dawne życie, które tak czule wiedliśmy razem, pozostało nietknięte, niezmienione. Wciąż jesteśmy dla siebie wszystkim tym, czym byliśmy. Nazywaj mnie dawnym imieniem. Mów do mnie równie łagodny sposób, jak dotychczas. Nie zmieniaj tonu. Nie przybieraj na siłę poważnej albo smutnej miny. Śmiej się tak, jak zawsze śmialiśmy się razem z żartów. Baw się. Myśl o mnie. Uśmiechaj się. Módl się za mnie. Niechaj moje imię nadal będzie słowem używanym na co dzień. Nie bój się tego. Wymawiaj je bez trudu i bez żadnego śladu cierpienia. Znaczenie życia pozostało bez zmian. Jest takie samo jak zawsze. Istnieje absolutna i nieprzerwana ciągłość. Czy śmierć nie jest jedynie mało ważnym wypadkiem? Także dla kogoś z Was, kochani, ale mam, będę płakać, czuję ogromne wzruszenie w tej chwili. Ktoś z Was być może mocno tutaj coś odczuwa. Śmierć kończy tylko i wyłącznie życie, a nie związek. Pamiętajcie o tym. Są tutaj jakieś ważne więzi. Być może otrzymujecie ważne wskazówki. 20 dla kogoś z Was może być tęcze, być może otrzymujecie. Dla kogoś z Was będzie to fantastyczne połączenie się i zrozumienie wszelkich znaków, które dostajecie od Wszechświata. Nie potrzebujecie do tego nikogo innego. Nie potrzebujecie, nie wiem, zawsze, nie wiem, przyjść i posłuchać, kto coś Wam chce przekazać. Im mocniej nawiążecie ten kontakt, o to chodzi, aby nawiązać samemu ten kontakt, bo każdy z nas ma te zdolności. Jeśli tu jesteś, gwarantuję Ci, że masz umiejętność kontaktowania się z drugą stroną. Jeśli tu jesteś, tak, jeżeli moja energia z Tobą rezonuje, to dlatego się przyciągnęliśmy, bo ja żyję tylko tym. Ja jestem frekwencją. Ty jesteś frekwencją. Pamiętaj o tym. Wszystko wokół nas jest frekwencją, a Wszechświat zawsze w cudowny sposób z nami współpracuje, aby nam pomóc. I to jest jedna z najłatwiejszych rzeczy, tylko my szukamy tak głęboko. My szukamy takiego wielkiego znaczenia, nie wiadomo jakich ogromnych rzeczy. A właśnie im prostsze to zrobisz, tym łatwiej wszystko rozwiążesz. My sobie sami tylko wmawiamy, że pewne rzeczy muszą być takie trudne. Dlatego pewne rzeczy są tak banalne, że ciężko nam jest w to uwierzyć, kochani. Właśnie takie głupie rzeczy, jak zwykłe numery pojawiające się gdziekolwiek, jak na tablicach rejestracyjnych, czy numer telefonu się pojawia, czy jakaś konkretna data, czy ktoś powie o czymś, jedno słowo padnie, a ty nagle pach, wracasz do danego momentu w swoim życiu, pach, przerabiasz całą sytuację i nagle rozumiesz, a, to dlatego tu jestem. Wszystko jest naprawdę tak simple, słyszę, simple, dla kogoś to być simple, tak proste. Mega proste. To jeszcze Wam przeczytam, bo coś tu chcę przemówić. Dar miłości i przebaczenia. Numer 28.
Być może chodzi o, nie wiem, o siostrę, o męża, o kogoś bliskiego, kogo straciliście. Być może nosicie w sobie od dawna żal. Bardzo możliwe, że wycofaliście się z życia. Być może uznaliście, że nie wiem, nie jesteście w stanie czegoś zrobić, czegoś wykonać, komuś pomóc. Także kto w waszym życiu dobrze wam służył? Kto pomagał wam kochać dobroć rosnącą w waszym wnętrzu? Choć przez 10 sekund pomyśl o ludziach, którzy ciebie kochali i którzy chcieli, żebyście otrzymali od życia to, co jest najlepsze. Pomyśl o osobach, które zachęciły cię, abyście stali się tym, kim jesteście obecnie. Niezależnie od tego, gdzie przebywają teraz ci ludzie. Czy w świecie ziemskim, czy w niebie, wyobraźcie sobie, jak wiele radości sprawił im fakt, że właśnie o nich pomyśleliście w taki dobry i pozytywny sposób. Także kiedy tylko otworzysz się na możliwość otrzymywania, to poczujecie obecność kogoś. Nie wiem, co to jest. Dla niektórych z was czuje obecność jakiegoś młodego mężczyzny, być może kogoś, kto przedziera się do waszej świadomości. Jakiś młodzieniec, dla kogoś z was może być tutaj ktoś, kto komunikuje coś. Bardzo możliwe, że znajdziecie w tej książce ważne odpowiedzi. Dla kogoś z was znajdziecie tutaj historię, ważną historię, która rozwiąże. Wyć mi się chce straszliwie, mam ciary na całym ciele, trzęsę się, czuję dreszcze. Dla kogoś z was będzie tutaj ogromna odpowiedź, która wyleje w was po prostu masę ogromnych emocji, zrozumienia, przyswojenia pewnych informacji. Nie wiem, co to jest, kochani, ale to jest coś boskiego, także polecam z całego serca, naprawdę polecam. Jeszcze raz, jakby ktoś nie zdążył zanotować, zróbcie sobie zrzut ekranu, zdjęcie ekranu w tej chwili tego, co oglądacie, zapiszcie sobie i poszukajcie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. I polecam od razu zaopatrzyć się przy tym w pudełko chusteczek. Zdecydowanie przyda wam się, bo ja wylałam po prostu nad tym tony łez, ale takich bardzo pozytywnych łez, zrozumienia, cudowne emocje. Otwiera nas to, uważam, na bardzo, bardzo, bardzo dużo cudownych rzeczy. Sprawdźmy sobie tutaj jeszcze cyfry. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze dla was przesłanko, zanim przejdziemy do kart. Przegląd. Także każda chwila ma znaczenie. Być może ktoś jest urodzony 62 lub 63 rocznik. Być może ktoś ma lub miał 62 lub 63 lata. Także kiedy wyznaczasz cele w swoim życiu, wiedz, że tworzysz je każdą myślą, każdym słowem i każdym swoim działaniem. Przejrzyj dzisiaj swoje cele i zastanów się, w jaki sposób krótkie chwile w twoim codziennym życiu mają wpływ na tworzenie szerszego obrazu. Dobrze, zobaczmy sobie, co dla was od duszą podszyty. Tomasz Antosiewicz. Jakie dla was dzisiaj ważne hasło, przesłanie? 48, 49, być może ktoś ma 48 lub 49 lat, lub być może ktoś jest urodzony 48 lub 49 rocznik, lub ktoś był być może urodzony w tym roku. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że ktoś był urodzony 3 marca albo 6 marca albo 3 czerwca albo 8 kwietnia. 4 sierpnia, 4 września lub 9 kwietnia. A więc kiedyś w końcu zrozumiesz, że o męskości nie świadczy krata na brzuchu ani obwód bicepsa. Powraca do nas ta energia, kochani. A to, jak traktujesz kobietę. Tak, czyli to, jak traktujesz kobietę, to jest twoim prawdziwym atrybutem męskości. Najważniejszym atrybutem męskości jest szacunek. Zrozumiałem, że sekretem życia jest nasze podejście do niego. Pozytywne nastawienie i pragnienie przeżycia następnego dnia, tak jakby miało być twoim ostatnim. To, czego zawsze starają się nas nauczyć nasi przewodnicy, tak, ci po drugiej stronie, aby zawsze nam wskazać, jak ważne jest nasze życie tu i teraz, w tej chwili, aby nie wybiegać w przyszłość, aby nie powracać wstecz, aby żyć momentem tu i teraz, który jest nam dany teraz, bo jutro nie jest nikomu nam znane. Czasami możesz mieć gorszy dzień, to nieuniknione, ale pomimo wszystko
staraj się budzić z nastawieniem, że to od Ciebie zależy, czy będzie udany, czy też nie. Twój czas jest ograniczony, więc nie możesz go tracić na niepotrzebne sprawy, na jakieś niepotrzebne zmartwienie, na zbyt dalekie wybieganie w przyszłość, czy nadmierne rozmyślanie o tym, co poszło nie tak, czy jak mogłoby pójść inaczej. Przegapiasz dzisiaj to, co dzieje się tu i teraz, a to, co w głównej mierze zależy od Ciebie tak naprawdę, bo to, na czym się koncentrujesz, tak? Tam wkładasz swoją energię. Staraj się być pozytywny, z radością widać każdy nowy dzień, wyczekiwać go z niecierpliwością, a kiedy w końcu nadejdzie noc, poczujesz satysfakcję, że przeżyłeś ten dzień. Jak go przeżyłeś? Że jesteś szczęśliwy, że korzystasz z każdego momentu, doświadczasz, żyjesz tym chwilą. Uwierz mi, nie ma lepszego uczucia niż to. Pamiętaj, że tajemnicą jest postawa. Jeżeli podejdziesz do życia pozytywnie, to ono zareaguje dokładnie w ten sam sposób. Pamiętaj, co siejesz, to zbierasz. Także skoncentruj się na tym, co rozsiewasz wokół. Wow, kochani, boska energia. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie dla Was, jaka jest energia dzisiejszego dnia, na czym się koncentrujemy. A więc, drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, przodkowie, najwyższej istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, wiadomości, porady, przekazy i informacje macie dziś dla naszego kolektywu? Może być coś tutaj związanego z Waszym miejscem zamieszkania, być może strefą komfortu. Los i zagrożenie. Ktoś może być urodzony 13 grudnia lub 2 grudnia lub 12 lutego lub 13 lutego. Dobrze, zobaczmy w takim razie, o czym nam to mówi. W ostatnim czytaniu dla kolektywu też mieliśmy energię los. Czy to było dla strzelca? Nie wiem, kochani, mi się już te czytania mieszają. Ja mam wrażenie, że to zawsze jest kontynuacją. Także podobnie mamy tą energię losu i zagrożenie. Także dla niektórych z Was może to być konkretne nawołanie do skoncentrowania się na czymś ważnym. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj te numery, zanim przejdziemy do tej energii. Dobrze, a więc zobacz, gdzie dobro przeważa nad złem. Aniołowie, proszę Cię o zrestrukturyzowanie swoich mentalnych ram, aby dostosować się do nowych wyzwań. Skoncentruj się na pozytywnych wydarzeniach i na pozytywach każdej sytuacji, aby zobaczyć, jak stajesz się silniejszą osobą. Świętuj triumfy, kochani, energia triumfu, pięknie, a więc zdecydowanie, jak mówię, to są te ostatnie czytania. Być może, jeżeli nie obejrzeliście ostatnich dwóch czytań, mam wrażenie, tam być może są dla Was ważne wiadomości. Ja, kochani, zawsze mam wrażenie, że to jest wszystko kontynuacją i to, co dostajemy, to jest tak jakby przedłużeniem tego, co było w ostatnim czytaniu. Także te znaki zodiaku, no są znakami zodiaku, ale tak jak ja mówię, dla mnie to jest tak jakby skupienie się na konkretnych energiach, konkretnych strukturach, które być może są silniej związane z Waszym umiejscowieniem w tym znaku zodiaku, ale ja mam wrażenie, jak ja bym czytała cały czas kontynuację czyjegoś życia. Także niektórzy z Was dostają tutaj cały czas jakieś swoje porady i niezależnie od tego, czy to jest czytanie dla kolektywu, czy to jest czytanie dla znaku zodiaku, są tu pewne osoby, które są ze mną cały czas i dostajecie tutaj ważne wiadomości, kochani, dla siebie. Także skoncentrujcie się na ważnych rzeczach, które tutaj otrzymujecie. Codzienne osiągnięcia mają znaczenie i aby osiągnąć ostateczny skutek tego, co faktycznie chcesz osiągnąć w swoim życiu, musisz celebrować codzienne działania, codzienne przejawy tych rzeczy, które są w Twoim życiu, tak? Poświęcić trochę więcej czasu na skoncentrowanie się na swoich drobnych sukcesach. Pogratulować sobie, tak? Posprzątania garażu, dokonania wnikliwej obserwacji w pracy, czy, nie wiem, starannego
doboru nastroju, tak? Kontrolowania siebie, bo tutaj są widać pewne zmiany dla Was i wiecie, że trzeba coś zrobić, że trzeba coś zmienić, że trzeba na czymś popracować. Wiecie być może o tym, że musicie zacząć żyć tym momentem i przestać żyć przeszłością czy przyszłością, co to przyniesie. Cieszyć się życiem. Sprawić, żeby codzienność była dla Ciebie zabawą. Twoje życie jest po to, żeby się nim cieszyć, a nie je znosić, tak? Baw się codziennym swoim życiem. Znajdź coś, co Cię interesuje. Zajmij się może jakimś nowym projektem, nie wiem, zainteresuj się być może czymś nowym, a nie wiem, może zacznij jakąś książkę nową czytać, tak? Wypróbuj może jakąś nową fryzurę, albo język mi się już plącze, kochani, tak? Jakby dużo rzeczy naraz tu było, bo tak jakby chcecie coś zmienić, ale stoicie w miejscu i tutaj mogą być takie proste rzeczy do Was, aby w codziennym życiu starać się coś zmienić i to wprowadza już ogromną zmianę. Wczoraj siedziałam nawet i rozmawiałam na ten temat z moim mężem. Jak to w życiu, kochani, jest? Ja na przykład jestem taką osobą, która całe życie szuka czegoś nowego, tak? I to było u mnie całe życie, kochani. Już nawet pierwszy zawód, który wybrałam, w który poszłam, jako fryzjerstwo, tak? Byłam fryzjerką przez 17 lat mojego życia, tak? Bo te ostatnie 2 lata to już takie były, gdzie powoli czułam, że się od tego odsuwam. Ale przez 17 lat życia ja byłam fryzjerką. I teraz też tak widzę, jakie to miało dla mnie ważne znaczenie, jakich rzeczy ja się nauczyłam, tak? Ja się nauczyłam komunikacji z ludźmi, ja się nauczyłam słuchać ludzi. No jak wiecie, fryzjerka to jest pierwszy psycholog, terapeuta. Także tam zasięgnęłam bardzo dużo lekcji ważnych, umiejętności, tak? To mi pokazało, jak ważne są zmiany w życiu, jak zmiany w życiu nas zmieniają. Niektórzy z Was chcą zmienić fryzurę i zastanawiają się, czy to czas. Tak, to czas, zmień coś, zrób coś. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, zmień coś. Także każda drobna zmiana zmienia, tak? Coś w naszym życiu zmienia energię. Ostatnio tak samo, znowu, ja po prostu mam fioła na punkcie przemeblowań w domu, także jeżeli jestem w jednym miejscu dłużej, kocham podróżować, kocham zmieniać miejsca na świecie. Nie powiem już, który to jest kraj, w którym mieszkam, bo naprawdę w moim życiu było już wiele tych miejsc i po prostu zwiedziłam już dużą część świata. Kocham po prostu, kocham doświadczać, kocham żyć tym życiem, tak? Dlatego o to właśnie w tym chodzi. Dla kogoś z Was jest to silne nawołanie, że zagrożeniem dla Was jest stanie w jednym miejscu i musicie coś zmienić, musicie zrozumieć, że Wy chcieliście tego, chcieliście doświadczać tych wszystkich uczuć, tych wszystkich emocji, tych wszystkich cudownych miejsc. Zmieniajcie wokół siebie pewne rzeczy regularnie. Dla kogoś z Was jest to ważne. Czytajcie, bierzcie jakieś regularnie, nie wiem, nowe kursy, nowe książki. Wypróbujcie może nową fryzurę, tak? Fryzura zmienia samopoczucie. Być może jesteście przyzwyczajeni już od wielu lat, macie ten sam kolor, albo zaczesujecie włosy na tą samą stronę. Zacznij od takich prostych rzeczy, jakby chociaż zmiana przedziałka na drugą stronę. Albo po prostu więcej luzu we włosach. Rozpuść włosy częściej, tak? Bądź sobą, wyluzuj trochę, odpuść. Są tutaj pewne rzeczy, tak jakby takie trzymacie się, odczuwacie wszędzie zagrożenie z zewnątrz i tutaj jest takie odpuszczenie pewnego zagrożenia dla niektórych z Was, tak? Być może musicie zaplanować trochę więcej luzu, wybrać się do jakiejś restauracji, nowe miejsce, wybrać coś nowego w menu, tak? Kiedy spojrzycie w menu, niech Wasz instynkt tutaj zadziała, tak? Ale nie wybieraj czegoś starego, niech to będzie coś nowego, ale instynktownego. Zacznij trenować swój instynkt być może w ten sposób, tak? Trenując, albo na przykład wypisz sobie jakieś parę różnych rzeczy, na przykład co dziś zrobię, aby wykorzystać ten dzień. I używajcie do tego również swojej intuicji, swojego instynktu, aby z tym współpracować, aby pomóc również, aby Wszechświat Wam pomógł. Zróbcie sobie kilka karteczek, na każdej z karteczce napiszcie na przykład park, las, plaża, nie wiem, bieganie, ćwiczenie, medytacja, cokolwiek to by nie było, mogą to być zupełnie inne rzeczy. Może to być wspinaczka po górach, może to być praca w ogrodzie. Wypiszcie sobie takie rzeczy, wrzućcie to sobie do jakiegoś pojemnika i dzisiaj robicie sobie, mam wolny czas, tak, mam wolny czas, bo co robię? Przeznaczam czas na to, aby mieć ten wolny czas. Kochani, nikt z nas nie ma wolnego czasu od tak. Każdego z nas dzień ma 24 godziny, także to, na co wygenerujesz swój czas, zależy od Ciebie. Czy spędzisz go przed telewizją, czy spędzisz go przed telefonem, czy spędzisz go
na plotkach, na rozmowach, na zadowalaniu innych ludzi, czy spędzisz go na tym, aby zadbać o siebie, aby zrobić coś dla siebie, aby pokochać siebie, tak? My, pamiętajcie, decydujemy, tak? Czy przeczytasz książkę, czy uciekniesz do innego świata, czy cokolwiek to by nie było, to jest Twój świadomy wybór. Także być może są tu pewne rzeczy, którym należy się przyglądnąć, bo być może macie nadal wrażenie, że pewne rzeczy nad Wami mają kontrolę i są silniejsze od Was. Weź oddech, tak? Czuję taki pośpiech, bieg, jakby... Przecież ja muszę zrobić wszystko naraz, bo... Czujecie, że tak jakby dużo czekaliście w miejscu i teraz chcecie zrobić wszystko naraz. Taki coś czuję, taki pęd jakby... Zaczynacie budzić się do życia, ale to jest piękne, kochani, boskie. Bardzo dobrze, że masz w sobie tą energię, ale co należy zrobić tą energię, z tą energią? Wykorzystać ją tak, jak należy. Poukładać pewne rzeczy tutaj sobie, pozapisywać, tak? Bo to Was przytłoczy, jeśli będzie tego za dużo i będziecie chcieli zrobić wszystko naraz. Jeśli będziecie chcieli zrobić wszystko naraz, to pewne rzeczy mogą się rozstrajać, tak? Możecie tracić zaangażowanie, możecie tracić chęć do działania, możecie... No, mogą tutaj być jakieś takie rzeczy, które będą po prostu Wam przeszkadzały w wykonaniu pewnych rzeczy. Także trzeba być może zachować otwarty umysł i no nie wiem, może trzeba przeczytać jakąś książkę, jakiś artykuł, wyszukać jakiejś informacji, w jakiś inny sposób znaleźć może jakiś, nie wiem, kontraargument do Twojego dotychczasowego sposobu myślenia, żeby otworzyć swój umysł na nowe perspektywy, na nowe doświadczenia, na nowe rzeczy, choćby po to, żeby nauczyć się po prostu czegoś nowego, tak? Bardzo możliwe, niektórzy z Was tkwią już bardzo długo w pewnej energii, być może czujecie się depresyjnie. Depresja, o czym nam mówi, kochani? Depresja mówi nam o niczym innym, jak o tym, że jesteście zmęczeni odgrywaniem jakiegoś awatara w swoim życiu. Że być może narzuciliście sobie pewien charakter, narzuciliście sobie pewną osobowość, odgrywaliście pewną rolę przed ludźmi, przed światem z zewnątrz i na ten moment czujecie się zmęczeni tą rolą, nie chcecie dłużej jej odgrywać, tak? Także być może czujecie, że dopada Was przygnębienie, depresja, smutek, rozpacz, jakieś niepowodzenia, pewne rzeczy tak jakby cały czas Was przytłaczają, tak? Bo jest strach przed bólem, przed cierpieniem, jest strach przed jakimiś zagrożeniami, przed utratą zdrowia być może, że nie zdążycie zrobić pewnych rzeczy. Tak jakbyście sami stawiali sobie krzyżyk, słyszę, krzyżyk. Liczba 13 może z Wami mocno rezonować, litera M może z Wami mocno rezonować, tak? 13 i litera M. ML, być może inicjały ML, LM, SW. Takie energie tu odbieram. Może to mówić o zakończeniu, może to mówić o śmierć, tak? Trzynastka w tarocie. Może to mówić o pewnych zmianach. Wieże zobaczyłam, tak? Wieża, być może ważne zmiany. Może to mówić o... Nie wiem, zapowiedzi jakiejś Twojej reakcji być może nerwowej w trudnych przeżyciach, niespokojnych dniach, w jakiejś rozpaczy, niepewności i w strachu przed takim zagrożeniem. Może to mówić o jakimś strachu związanym z Twoim zdrowiem prawdopodobnie, ale także to może mówić o czymś, co jest związane z Twoją rodziną lub życiem zawodowym, lub życiem osobistym. Wielkość takich nagłych wydarzeń powoduje frustrację i przykre doświadczenia. Być może załamanie pewnych planów, utratę nadziei i takie poczucie niemocy, tak? Poczucie bezsilności. Jedno z najgorszych uczuć, jakich ja w życiu doświadczyłam. Poczucie bezsilności. Jedno z najtrudniejszych emocji, których przychodzi nam doświadczać. Kiedy jesteśmy przeciążeni ogromem nieszczęść, ciężkich przeżyć i czujemy, jakby ciągle wszystkie rzeczy natłaczały się. Jakbyście czuli, że toczycie nierówną walkę z losem. Być może izolujecie się od społeczeństwa, czujecie się samotni w tej chwili. Czujecie smutek i rozgoryczenie. Być może boicie się tego, co nadejdzie, tego, co do Was przychodzi. Być może ciężko Wam jest przezwyciężyć jakąś głupotę czy jakiegoś postępowania. Być może macie
sami trochę tak jakby żal do siebie, że tak długo nie zauważaliście ukrytych pierwszych symptomów czyjegoś zachowania albo swojego złego samopoczucia, albo że nie zauważaliście jakichś symptomów pewnej choroby, złej diety albo czegoś, co robiliście nie tak, być może, nie wiem, jakieś hulanki, swawole, pracoholizm, niehigieniczny tryb życia, nadużycie jakichś używek albo, no nie wiem, kochani, bo może tutaj być zbiór jakichś takich małych gwoździków do trumny, które macie wrażenie, że to sobie nazbieraliście, pewnych chorób, kłopotów, których być może macie wrażenie, że mogliście uniknąć. Ale to jest tak jakby już odrębne zagadnienie, tak? Tutaj pewne rzeczy się pojawiły, pewne rzeczy przyszły i ta karta mówi dla Ciebie o tym, żeby zachować po prostu przepływ dobrej energii, aby przerwać kręg tej niedobrej aury, tak? Zastanowić się, skąd tyle smutku w Tobie, skąd ten nadmiar emocji, skąd ta depresja. I zrezygnować być może z pewnej kontroli dla niektórych z Was. Może to mówić po prostu o tym, że zbyt wiele niesiecie. Może to mówić o tym, że pewne rzeczy po prostu stały się nierealne i być może, nie wiem, coś się stało, nastąpiło znaczne pogorszenie zdrowia, coś się zmieniło w Waszym życiu. Bardzo możliwe, że pewne rzeczy musiały się tutaj dla Was pojawić, bo to było jedyne rozwiązanie, aby coś się zmieniło w Waszym życiu. Bardzo możliwe, że doświadczyliście czegoś trudnego, doświadczyliście być może jakiejś choroby, tak? Bo tutaj odczuwam silną energię związaną z chorobą, że być może jest w Was brak nadziei na całkowite wyleczenie albo konieczność jakiegoś długotrwałego leczenia, gdzie boicie się, że no nie ma szans na uleczenie się. I tutaj to może wiązać się, kochani, również ze słabym wynagrodzeniem w Waszym życiu. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że jest tutaj jakaś rozpacz dla Was z powodu pewnych strat. Dla innych z Was będą to straty, strata kogoś bliskiego, dla innych będzie to tak jakby toczyło się jedno za drugim. Straty finansowe, jakieś wydatki, które nie przestają się namnażać, które być może przeszkadzają Wam w możliwości realizowania swoich planów. Być może pojawiły się jakieś kłopoty z bankiem z powodu zasięgniętych wcześniej kredytów albo jakiś zły kontrakt, nie wiem, przyspieszył upadek firmy czy upadek czegoś, na co tutaj obstawialiście. Być może jakaś utrata zdolności kredytowej, albo wszystko po prostu zaczęło się sypać i zobaczyliście, że to nie ma szansy, aby to uratować, żeby odzyskać stabilność w jakiejś sytuacji i że to, co było, już no nie jest stabilne, że wszystko jest chwiejne. Być może przekazaliście, nie wiem, dla niektórych z Was możemy mówić o przekazaniu firmy. Może to mówić o a jakieś bałaganie w dokumentacji, zaległych podatkach albo złych umowach. Może to mówić o jakichś nieuczciwych kontrahentach, którzy przyspieszyli po prostu dla Ciebie jakąś lawinę pewnych kłopotów. Być może to spowodowało jakieś trudy z rozliczeniami, z urzędami. U niektórych z Was może to mówić o tym, żeby się przygotować do jakiejś kontroli lub do konieczności rezygnacji, nie wiem, z kontynuacji prowadzenia jakiejś firmy. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że nie wiem, jakbyście tkwili w jakimś trudnym trybie, jakby po prostu ciągle pojawiały się jakieś złe wieści w Waszym życiu. Może to mówić o tym, że trzeba tutaj wprowadzić jakieś szybkie działania w sprawach finansowych, żeby być wytrwałym, żeby zaangażować się w wypracowaniu swoich dóbr materialnych zgodnie z etyką zawodową, zgodnie z prawem, uczciwością i że to tak, dotychczas być może robiliście takie rzeczy i w tej chwili macie takie poczucie, że to mnie dotychczas zrobiłem, to i mnie to zaprowadziło na manowce. Być może gdzieś tutaj w danej chwili, nie wiem, żyliście chwilą i nie umieliście pewnych rzeczy tutaj zgromadzić, czy zadbać o pewne rzeczy,
zabezpieczyć swojej przyszłości, bo upieraliście się w tkwieniu, w jakimś błędnym poglądzie odnośnie spraw biznesowych, które doprowadziły po prostu do jakiegoś poważnego kryzysu. Bardzo możliwe, że pojawiły się tutaj jakieś straty z powodu kradzieży jakichś drogocennych przedmiotów lub pieniędzy w Twoim domu albo jakichś trudnościach materialnych. Tak, ale widzę, że tutaj w jakiejś kwestii macie farta po prostu. Uda Wam się pewne rzeczy tutaj osiągnąć. Niektórzy z Was mogą być urodzeni 19 dnia miesiąca. Być może ktoś ma 41 lat, ktoś może być urodzony 14 stycznia. Może to mówić o Waszej niezależności. Gdzieś tutaj pewne kroki wykonujecie jak należy. Widzę, że tak jakbyście przebudzili się do... Jest tutaj dużo spraw finansowych, spraw zawodowych. Widać, że jesteście tutaj tym mocno pochłonięci. Być może jest tutaj pewne zagrożenie, dlatego należy się nad tym pochłonić. Być może boicie się o pewne rzeczy i trzeba tutaj odpuścić, bo dotychczas mieliście dużo przeszkód, dużo problemów. Także tutaj być może jest jakaś możliwość awansu lub jakiejś nagrody, zmiany zawodu albo zmiany kwestii w związku z Twoim zawodem. Być może jest tutaj uznanie u przełożonych albo jakieś dobre stosunki z otoczeniem. W najbliższym czasie może pojawić się jakaś nowa propozycja ze strony osób gdzieś tutaj związanych z finansami lub z Twoim zawodem. Ważne dla Ciebie jest to, żeby nie lekceważyć i nie zaniedbywać obowiązków, które gdzieś tutaj być może zostaną Ci przyznane. Może to mówić o tym, że kredyt, jakiś dany kredyt być może, który macie tutaj zasięgnięty, to zostanie spłacony w terminie. Jeśli starasz się o nowy kredyt, to może być też szansa, że go otrzymasz. Być może trzeba tylko dotrzymać właśnie tutaj terminu załatwienia tej sprawy. I bardzo dobra komunikatura dla tych, którzy chcą otworzyć własny biznes, jest to dobry czas na robienie pewnych interesów. Ważne, żeby może gdzieś tutaj starać się pewne rzeczy zrobić tak, jak możecie, żeby nie zaciągać jakichś kolejnych kredytów, żeby się nie zadłużać. Może tutaj być jakaś wiadomość urzędowa, może to otworzy przed Tobą jakieś nowe możliwości w sprawach związanych z Twoją rodziną. Bardzo możliwe, że dostaniecie tutaj jakieś zezwolenie na, nie wiem, budowę domu albo jakiś przydział na mieszkanie. Tak jakby dla niektórych z Was nareszcie się rozwijały albo rozwiązywały jakieś problemy, coś się rozwijało, co pomaga Wam, nie wiem, rozwiązać pewne sprawy z przeszłości. Być może coś, co jest związane z hipoteką, oczyszczeniem hipoteki, wyjaśnieniem wątpliwości spadkowych albo jakaś ulga związana z rodziną. Być może tak, coś, co jest związane z rodziną, z Waszymi korzeniami, tak jakby tutaj przychodziła jakaś klarowność, jasność, zrozumienie. Być może w końcu możecie się poczuć bezpiecznie. Ktoś być może z Waszej rodziny, kto był nielojalny i chronicie się w tej chwili, małymi kroczkami staracie się tutaj wyjść z jakiegoś konfliktu. Dla niektórych z Was może być w Was nadal dużo złości. Odcięliście się prawdopodobnie od pewnych osób, tak? Złość, konflikt, złagodnić, aby kochać. Także przekierunkowanie swojej energii na rzeczy, które są ważne, ważniejsze. Wprowadzenie harmonii i równowagi, zrozumieć, po co były te lekcje Wam potrzebne, małymi kroczkami, tak jakby zaczynacie też dostrzegać pewne rzeczy. Liczba 3 może być dla Was ważna i 4, 3 i 4. Także ponownie może to być 3 kwietnia, może być to 4 marca, może to być 43 lata, 34 lata, 33 numer może być dla Was ważny. Dobrze, kochani, zastanówcie się już nad swoim pytankiem. Ja bym chciała tutaj jeszcze coś takiego konkretniejszego dla Was wydobyć. Zobaczmy sobie może z... dobra, ta karta, dobrze. Zobaczmy tu w takim razie, skoro tu krzyczy, to krzyczy. O czym nam to chce powiedzieć? O czym nam to jeszcze chce powiedzieć? Jakieś nowe przedsięwzięcie, nowy biznes, coś, co pozwala Wam... Tak, prokrastynacja, walczycie z prokrastynacją, coś, co jest odnośnie Waszych marzeń, Waszych planów. Okej, uwolnienie się z poczucia, tak, bycia ofiarą.
Czyli walczycie z jakimiś rzeczami, które są być może przed Wami ukryte, które czujecie, że Was blokują na ten moment. Uwalniacie się od jakichś cieniów w przeszłości, pozwalacie sobie zainspirować się rzeczami, które Was złamały. Tak, bo tutaj widzę, że macie jakąś wielką wiedzę, mądrość, ale to jest związane z Waszą miłością, przeszłością, numer 28. Może z Wami w jakiś sposób rezonować. 28 grudnia, być może 30 grudnia, 28, 30 lat. Być może tutaj staracie się znaleźć w sobie odwagę, aby pokonać coś, co było dla Was trudne, coś, co jest związane z Waszą przeszłością, z miłością. Być może z jakimiś trudnymi emocjami, które Was łączą z przeszłością. Być może ktoś tutaj robił jakąś czarną magię, tak? Zobaczyłam na stole laleczka wudu, ktoś, kto być może nie chce odpuścić Wam, ktoś, kto być może w jakiś sposób czujecie, że się na Was czai, czyha, że macie w sobie nadal trudy, tak? Trudne emocje, boicie się pewnych rzeczy, które są związane z Waszą przeszłością. Czujecie, odczuwacie złość wobec czegoś, czujecie się ofiarą jakichś zachowań, osób z Waszej przeszłości, ale nawołuje się do Was, aby Waszą przeszłość pozostawić, tak? Zagrożenie, to było dla Was zagrożenie. Wy trwaliście w tym trybie przetrwania, tryb przetrwania, jak walczyć, jak się chronić, tryb samoobrony. Zagrożenie jest za Wami, także ten trudny czas jest za Wami. I w tej chwili jesteście prowadzeni przez to, co los ma dla Was, co dla Was zorganizował. Jest odwrócenie ról, tak? Pozwólcie sobie na zaopiekowanie się sobą. Dla niektórych z Was może to mówić o jakimś nowym dzieciątku w Waszym życiu. Dla niektórych z Was może to mówić o pracy z Waszą intymnością, seksualnością, z Waszym, tak? Gdzieś tutaj być może się sabotujecie. Wasza przeszłość w jakiś sposób może Was przed czymś blokować. Zakańczacie coś, być może jakieś dwie osoby, które są jakimiś Waszymi, nie wiem, oprawcami, które zblokowały Waszą czakrę podstawy. Dwie osoby, które odebrały Wam Waszą nieskazitelność, słyszę. Coś, co nieśliście ze sobą przez całe życie. Cierpliwie czekaliście na odpowiedni moment, aby uwolnić jakiś ból, aby uwolnić jakąś złość. A niektórych z Was być może przestaliście, nie wiem, słuchać muzyki, być może muzyka ma dla Was silne połączenie emocjonalne z czymś z przeszłości. Zakończa się jakiś cykl. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że gdzieś tutaj zmieniacie swoje pasje. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że zaczynacie wyrażać się być może poprzez muzykę. Zaczynacie przywiązywać większą uwagę do tego, co do Was przychodzi poprzez muzykę. Zaczynacie łączyć się być może bardziej z wszechświatem. Otrzymujecie wiele wskazówek, wiele wiadomości, kiedy, nie wiem, na przykład, kochani, ja na przykład tak mam, bardzo często tak mam, z reguły tak mam, że po prostu kiedy medytuję, ja bardzo często medytuję przy użyciu jakiejś tam muzyki i tak dalej, pojawia mi się po medytacji pojawiają mi się jakieś piosenki, na przykład do odsłuchania, i kiedy włączam tą piosenkę, tam dostaję ważne wiadomości od moich przewodników duchowych. Coś, co mi chcą przekazać, coś, o czym powinnam powiedzieć, coś, co powinnam poruszyć, coś, co jest ważne dla mnie do przeanalizowania. Także Wy tutaj również dostajecie wiele ważnych wskazówek, wiele ważnych znaków, że zakończa się ważny cykl z przeszłości, zakończają się jakieś trudy, otwierają się przed Wami nowe możliwości, drzwi do nowej rzeczywistości, dlatego że się uzdrawiacie, że manifestujecie to, czego pragniecie. Koncentrujecie się na tym, co chcecie zamanifestować, tak? Jednym z tych najważniejszych rzeczy widzę, że jest uzdrowienie. I tutaj macie ogromne wsparcie, kochani, od swoich przewodników duchowych. Zobaczcie, pomoc z niebios, numer 27, może z Wami rezonować. Ktoś może być numerologiczną dziewiątką. Musicie uwierzyć w tą magię, która się dzieje wokół Was. Te wszystkie znaki, które się pojawiają wokół Was. Celebrować każdy dzień i każdy moment i przygotować się na piękne momenty w swoim życiu. Odradzacie się z popiołów. Jest dla Was to czas odrodzenia. Odzyskujecie motywację do życia. Być może dla niektórych z Was
Powrót do natury jest najlepszym sposobem na odzyskanie właśnie równowagi, stabilności, połączenia. To pomaga Wam się wzmocnić, odrodzić. Niektórzy z Was kochają wspinaczkę po górach, być może. Niektórzy z Was kochają las. Las lub gdzieś być. Widzę taki las i jezioro. Być może macie, znacie jakieś takie piękne miejsce nad jeziorem, blisko lasu, gdzie możecie nawiązać kontakt z naturą, gdzie możecie uciec od całego świata, od wszystkiego, co Was otacza. Być może odczuwacie w tej chwili smutek. A niektórych z Was może to mówić o smutku związanym ze stratą czasu. Czujecie, że tak wiele czasu minęło, macie nadzieję na pewne zmiany, wyczekujecie pewnych zmian. I w tej chwili Wszechświat z Wami współpracuje, kochani. Tam, gdzie czuliście się zblokowani, tam, gdzie czuliście, że nie macie kontroli nad pewnymi rzeczami, odzyskujecie tą kontrolę. Tak? Przywiązujcie uwagę do znaków, bo pojawiają się one wszędzie. Wokół Ciebie, każdego dnia, za każdym razem, kiedy coś widzisz, przywiązuj do tego uwagę. Pamiętaj, że przypadki nie istnieją. Cudowne przypadki to są wszystko znaki od Wszechświata, które pomagają Ci rozwiązać pewne trudy, tak? Smutek. Kiedy widzisz i odczuwasz to połączenie, wiesz, że nigdy nie jesteś sam, że nigdy nie jesteś sama. Pomagają tak jakby dodać barw do tego Twojego życia, poczuć się weselej. Pomagają Ci odnaleźć cząstkę Ciebie, która jest zagubiona i pragnie się wydostać i żyć. Tęcza na niebie, tak? Ta tęcza dla kogoś z Was będzie bardzo symboliczna. Być może w ten sposób porozumiewają się Wasi przewodnicy duchowi z Wami. Widzę czerwone maki albo czerwone róże. Bardzo możliwe, że nosicie jakieś bransoletki, które... Tak, bransoletkę tutaj widzę i czerwoną różę, tęczę. Białe gołębie mogą być też dla Was silnym znakiem połączenia z Waszymi przewodnikami duchowymi. Białe gołębie mogą być dla Was oznaką zbliżających się lepszych czasów, kochani. Tak, zobaczyłam właśnie Arkanoego i zobaczyłam, jak leci ten biały gołąb z tą gałązką, który mówi właśnie o takiej świetlistej przyszłości, o tym, że zbliża się do Was coś pięknego, że rozwiązują się Wasze problemy, że to, co najgorsze za Wami, że najważniejsze, że słuchaliście Boga, słuchaliście tych wskazówek najważniejszych. To się liczy najbardziej. Wasze ciężkie dni dobiegają końca. Widać, że rozwiązują się tutaj pewne problemy. Nie traćcie nadziei, nie traćcie swojego celu z oczu, tak? Bo tutaj być może macie takie momenty, że Wam się nic nie chce, że jest prokrastynacja. Być może po prostu potrzebujecie połączyć się z innymi ludźmi, którzy Was zmotywują, zainspirują, którzy pomogą Wam w jakiś sposób przetransformować pewne rzeczy. A niektórych z Was może to mówić o tym, aby zadbać o siebie, o swoje zdrowie, aby jeść to, co zdrowe, wprowadzać do Waszego organizmu to, co jest dobre i to, co jest zdrowe, aby zadbać o stabilność, aby suplementować się, aby wyjść na słońce i naświetlić swoje ciało promieniami słońca, bo to jest energia życiowa, kochani. Słońce to energia życiowa. Połączyć się ze słońcem. Energia życiowa, dokładnie, kochani. W każdej wolnej chwili, tak? Być może to pomaga Wam, nie wiem, się odrodzić. Tak słyszę, dla niektórych z Was odradzacie się, promienie słońca Was uzdrawiają. Być może ma to ogromny wpływ na Waszą urodę. Być może wymawiacie sobie, że słońce nie jest dla Was dobre, a jest to najlepsze, co może być. Trzeba odpuścić coś, co jest związane z domem i z Waszą przeszłością. I potraktować ten czas w samotności jako czas uzdrowienia się, regeneracji. To ma wpływ na Waszą urodę, na Wasze zdrowie, na Wasze poczucie pewności siebie, na Waszą samoocenę, na miłość do siebie. Kochani, pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że Wasze pytanko jest już gotowe. Być może jest tutaj coś, co jest związane z opieką. Ponownie widzę numer 2020. Dobrze, a więc zobaczmy sobie. Jeśli Wasze pytanko jeszcze nie jest gotowe, to włączcie sobie pauzę. Kiedy się pytanie pojawi, to włączcie ponownie play, aby usłyszeć odpowiedź. Jeszcze się napiję. Wy też się napijcie, kochani. Pamiętajcie, aby nawadniać swój organizm. Przepłukiwać cały czas. Zobaczymy o trzy karty odpowiedzi na pytanie naszych
wiosennych ziaren naszego kolektywu. Chcesz odpowiedzi? Chcesz odpowiedzi? Sukces! Ale ten sukces, wow, patrzcie, tak, wiąże się z przebaczeniem, dlatego to odwróciłam, nie bez powodu. Twój sukces jest związany z przebaczeniem, także należy najpierw sobie coś przebaczyć lub komuś coś przebaczyć, aby móc osiągnąć sukces. Jest tu pewien żal być może? Tak. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak. Przebaczenie jest głównym nawołaniem. Bądź pozytywny. I na odwrocie, kochani, mamy podejmij działanie. Dobrze, więc zobaczmy sobie. Sukces. O czym chcę Wam powiedzieć? Sukces. Cykle i rytmy. Bierz pod uwagę cykle swojego ciała, poziom energii i emocje. Jest to silnie związane być może z Twoją seksualną energią. Bądź uczciwy wobec siebie. Co jest największym pragnieniem Twojego serca? Niektórych z Was widzę, że tak jakby przebaczacie być może komuś, przebaczacie sobie, dzięki temu odblokowujecie, tak, ta czakra podstawy ponownie mi się pokazuje. Tak jakby zrozumienie, że to w Was jest to nieograniczone źródło, że Wy macie możliwość pobudzić w sobie tą energię dostatku, przepływu, że jedyna blokada, jaka jest, jest w Was i Wy macie możliwość odblokować pewne rzeczy. Jest to coś, co jest związane z Waszą przeszłością. Jest tutaj zrozumienie, że pewien cykl się zakończył, że otrzymaliście lekcję, zrozumienie, dostrzegliście jasno i wyraźnie, przebudziliście się, bo to miało za zadanie Was przebudzić do Waszych umiejętności, do Waszych możliwości, do tego, kim jesteś, do Waszego światła. Dopóki pozostawaliście w bólu i braku miłości do siebie, musieliście doświadczać pewnego bólu. W momencie, kiedy coś zrozumiecie, przetransformujecie, odetniecie się od tej złości, od konfliktu i pozwolicie sobie, by złagodnieć. Zaczniecie osiągać spełnienie swoich marzeń, swojej duszy, realizację swoich marzeń, zamiarów, przebaczenie. O czym nam to przebaczenie chce powiedzieć? Żegnaj stare i witaj nowe. Trzeba pożegnać to, co było. Zakończył się pewien etap Twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. Więc musisz sobie przebaczyć za to, co było. Musisz przebaczyć innym za to, co było, bo dopóki trzymacie uraz, nie pozwalacie sobie na rozpoczęcie czegoś nowego. Urodziny. Być może odpowiedź na Twoje pytanie przyniosą urodziny. Mogą to być Twoje urodziny, mogą to być czyjeś urodziny. Mogą to być Twoje nowe narodziny. Żegnaj stare, witaj nowe. Może to mówić o Twoim nowym życiu, o Twoim nowym wcieleniu. Na odwrocie mam córkę. Być może jest tutaj jakaś sytuacja związana z córką. Ta córka cały czas powraca ostatnio, kochani, na czytaniach. Urodziny, córka, zmiana nawyków żywieniowych. Niektórzy z Was być może zaczynają dbać o siebie, zmieniać pewne rzeczy w swoim życiu, aby zadbać o siebie, aby przygotować się na ważne zmiany, aby potraktować siebie i swoje wewnętrzne dziecko jako takie małe dziecko być może. Lili albo Lilia, Lilianna słyszę. Ktoś może mieć tak na imię. Komu powinieneś przebaczyć? Może jest tu jakaś sytuacja związana z córką? Być może córce trzeba coś przebaczyć? Sobie trzeba coś przebaczyć? Jakąś sytuację związaną z jakąś córką? Dzieci, tak, kochani, coś tutaj jest. Być może macie jakiś żal do siebie, niezrozumienie odnośnie czegoś? Dzieci, nowe przedsięwzięcie. Więź z dziećmi jest istotną częścią sensu Twojego życia. Urodziny. To Wam muszę przeczytać. Zobaczmy, kochani, o czym Wam chcę tu powiedzieć, bo tutaj będzie coś dla Was ważnego. Dobrze, a więc tak. Ta karta pojawia się w Twoim rozkładzie, dlatego że data Twoich urodzin lub urodzin ważnej dla Ciebie osoby ma decydujące znaczenie dla pytania, jakie zadałeś. Być może ktoś jest urodzony w 80 lub 81 roku, być może ktoś ma 80 lub 81 lat, być może ktoś jest urodzony, być może jest to czyjaś data urodzenia. 18 sierpnia,
8 sierpnia albo 1 sierpnia. Sierpień jest bardzo symboliczny tutaj w tej energii. Może to też być 8 stycznia. Nie wiem, kochani. 80 lub 81 rok. 80 lub 81 lat być może. Nie wiem, z kimś to będzie rezonować. W każdym razie, tak jak mieliśmy od początku, tak? Była tam na początku też mowa o tym. Na rejestracjach samochodu możecie zobaczyć datę urodzenia czyjąś. Czyli ta data urodzenia, ona powraca przez całe czytanie. Czyjaś data urodzenia jest bardzo symboliczna. 12, 13. Nie wiem, kochani. Być może spotkać kogoś wyjątkowego na jakimś przyjęciu urodzinowym, bądź też ukochana zmarła osoba w niebie świętuje właśnie Twoje lub swoje urodziny. Ta karta może także oznaczać, że to, czego pragniesz, wydarzy się w Twoje kolejne urodziny. Zaufaj swojej pierwszej myśli lub odczuciu. Ta wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla Ciebie, która ma ogromne znaczenie dla Ciebie. Także może to mówić również o tym, że możesz się spodziewać ciąży albo nowin o czyjejś ciąży. Może to mówić o tym, że niebo właśnie pomaga komuś, kto miał lub wkrótce będzie miał urodziny. Niedługo otrzymasz być może szczególny podarunek. Może warto podarować sobie prezent, jakiego pragniesz. Wypatruj dobrego omenu w związku z nadchodzącymi urodzinami lub narodzinami. I możesz oczekiwać wyklucia się nowego przedsięwzięcia lub projektu, tak? Także dla tych z Was, których to nie będzie związane z dzieckiem, bo bardzo często właśnie, kiedy czytamy w tarocie i w energii dziecko może też często mówić o jakichś nowych projektach, o nowej energii, o narodzeniu się jakiegoś nowego przedsięwzięcia lub projektu, tak? Ósemki mogą być dla Was bardzo symboliczne, tak? Otworzyłam znowu tu książkę na wegetarianizm. Tutaj mieliśmy mowę o tych zmianach. Ponownie mam 8, 8, 8 i 9. Także te ósemki będą dla Was bardzo symboliczne. Na ostatnim czytaniu również dla strzelca, być może o tym mam teraz napomnieć ponownie. Mówiłam o tym, że warto jest, kochani, napisać sobie na karteczce 8, 8, 8, 3 ósemki, 888 i włożyć tą karteczkę pod poduszkę. Pod nagraniem załączę Wam, kochani, link do wideo, w którym jest fajnie wszystko opisane. Te cyfry ostatnio chodzą za mną wszędzie i non-stop. Są to dla mnie również bardzo symboliczne liczby, które są związane z osobami, które mam po drugiej stronie. Także kiedy widzę ósemki, bardzo silnie jest to związane z moimi bliskimi po drugiej stronie również. Być może dla Was też jest to coś ważnego. Także, kochani, gdzieś tutaj dla Was będzie ważne przesłanie 888, napisać na kartce, schować pod poduszkę i zajrzyjcie sobie później do komentarzy, do opisu tego nagrania. Załączę Wam filmik na YouTubie, obejrzyjcie sobie, o czym to mówi, dlaczego jest to takie symboliczne i ważne i co to może przynieść do Waszego życia, dla kogo z Was będzie to ważne. Także może to mówić dla Was również o tym, żeby tutaj zadbać bardziej o siebie, żeby rozważyć przejście na inną dietę, żeby być może zmienić wzorce żywieniowe, że to może dla Was zaowocować pozytywnym skutkiem, co zwiększy jasność Twojego umysłu, co pozwoli Ci być może zwiększyć Twoje zdolności psychiczne, dzięki czemu być może będziesz mieć również dużo więcej energii. Także poproś tutaj swoje anioły o wsparcie. Trzeba wyeliminować ze swojej diety chemikalia. Kochani, to też dostałam właśnie tą energię, zanim tutaj zasiadłam do czytania, że najlepszym sposobem, aby uzdrowić nasze ciało, jest przestać je zatruwać. Nasze ciało ma naturalne zdolności do uzdrawiania się. Kiedy przestaniecie je zatruwać, ono samo się uleczy, tak? Ale ważne, żeby przestać wprowadzać to, co sprawia, że chorujecie. Postarajcie się odstawić leki. Jeżeli używacie jakieś leki, kochani, być może są tu jakieś leki, które wydaje Wam się, że są dla Was dobre. Oczywiście zasięgnijcie tutaj, wiecie, konsultacji z kimś, kto się naprawdę na tym dobrze zna, bo jest tu wiele osób, które może używać ważnych leków, które podtrzymują Wam życie i tak dalej. Dlatego trzeba zasięgnąć opinii kogoś, kto się na tym zna, ale błagam, kochani, błagam Was z całego mojego po prostu serca, z całego mojego jestestwa. Przeszłam przez te wszystkie historie związane z rakiem, przeszłam przez te wszystkie manipulacje związane z lekarzami. Wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, kiedy ktoś potrafi zasiać w Twojej głowie myśl, że coś jest naprawdę złego z Tobą, jest nie tak i że nie ma innej opcji, jak zrobić coś, co grozi Twojemu życiu. Nie wiem, dla kogoś z Was będzie tutaj coś, nad czym musicie jeszcze się zastanowić.
przemyśleć, przepracować. Być może spróbować innych rzeczy, łagodniejszych rzeczy, zanim spróbujecie czegoś, co jest bardzo ryzykowne. Dla niektórych z Was mówi to po prostu o odstawieniu wszystkiego, co jest nienaturalne, aby przearanżować całe swoje życie, to co dotychczas robiliście, włącznie z środkami czystości w domu, proszkiem, którego używacie, zapachami do domu, świecami, które palicie, czy macie dobre wywietrzenie w tym czasie, czy nie wdychacie tych wszystkich świństw i tak dalej. Są tu jakieś rzeczy, które zatruwają Wasz organizm, kochani. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale jest coś, co Was zatruwa. Trzeba się poddać oczyszczaniu, może wprowadzić detoks, zanim podejmiecie jakieś drastyczne zmiany. Wprowadzić detoks, zadbać o swoje ciało, o swój umysł, modlić się przed jedzeniem, starać się spokojnie podchodzić do posiłku, tak? Pomodlić się, podziękować za posiłek, zanim spożyjecie ten posiłek, mieć wdzięczność za to, co przyswaja Wasz organizm i poprosić Boga, aby to dobrze wpływało na Twój organizm. Robić to ze spokojem, nie nerwowo, nie w pędzie. Być może trzeba dowiedzieć się troszeczkę więcej, poczytać, spytać dietetyka, wziąć udział w jakimś kursie na ten temat, jak prawidłowo zbilansować Twoją dietę i jedzenie, w jaki sposób sobie radzić z tym, aby przyswoić do swojego organizmu większą ilość warzyw i owoców, jeżeli macie z tym problem na co dzień. Kochani, ja również jestem coachem zmiany nawyków żywieniowych, dietetykiem. Spędziłam na tym ostatnie 8 lat mojego życia. Także również prowadzę takie właśnie pewnego rodzaju, że tak powiem, kursy, bo to nie chodzi o to, żeby, wiecie, kogoś wziąć i żeby tą osobę prowadzić przez całe życie i dawać komuś, tylko chodzi o to, żebyście Wy się nauczyli, jak sobie z tym radzić, tak? Na tym to wszystko powinno polegać. My sami powinniśmy być zawsze, kochani, pamiętajcie, mistrzami w tym, co robimy, tak? Więc jeżeli chcesz zadbać o siebie jak mistrz, musisz się nauczyć tego, jak robią to mistrzowie. Ktoś, kto się na tym zna i się nauczyć tego, tak? Nie czekać, aż ktoś da Ci gotowe rozwiązanie, ale czerpać nauki z czegoś, uczyć się, jak to zrobić, pogłębiać swoją wiedzę w tym temacie, tak? Nie szukać cudownych rozwiązań w 5 sekund, tak? Bo ktoś za mnie to rozwiąże, bo ja pójdę i lekarz to za mnie rozwiąże, pach, pach i po sprawie. Nie, bo jeżeli coś jest, to powróci. To będzie nadal, no chyba, że uwierzysz w to święcie, że wierzysz w lekarzy jak w bogów, no w co ja, przykro mi, ale ja nie wierzę, bo mi życie pokazało niejednokrotnie. Wielokrotnie leżałam w szpitalu, wielokrotnie życie mnie testowało po to, aby mi pokazać, na czym to wszystko polega. I no czasami, kochani, no, człowiek uczy się, a czasami się nie uczy. Czasami musi doprowadzić do trudnych sytuacji w życiu, aby się nauczyć tych błędów, aby zrozumieć, że no, pewne rzeczy nie były potrzebne, można było się wcześniej przebudzić. Ale no, czasami jest to potrzebne, aby po prostu zrozumieć, że no, musiało się stać aż tak, aby to mogło do nas dotrzeć. Także dla niektórych z Was jest tutaj, kochani, ważne nawołanie, żeby coś zmienić, jeżeli chodzi o zmianę nawyków żywieniowych, o dietę, o tym, żeby jeść więcej surowej żywności, aby suplementować się zdrowymi, dobrymi suplementami, słońcem się suplementować, tak? Wychodzić regularnie na słońce w takich godzinach między 11 a 15, kiedy to słońce jest najsilniejsze. Ja nie mówię, że Wy macie siedzieć od 11 do 15, ale wyjdźcie na przykład na 15, 20, 30 minut, w zależności od tego, jak Wasza skóra jest już przystosowana do tego, tak? Także po troszeczkę, pamiętajcie, że nasza skóra wchłania wszystko najlepiej. Jeżeli macie jakieś braki, magnez na przykład, przez skórę wchłania się najlepiej. Być może trzeba tutaj wziąć jakąś kąpiel, dodać do tej kąpieli soli epsońskiej, Epsom salt, epsońska sól, to jest ta gorzka sól, tak? I w tym na przykład się wymoczyć. Magnez ma również silny wpływ na depresję, złe samopoczucie, kochani. Także jeżeli są braki tego, a na przykład pijecie dużo kawy, tak, to możecie mieć braki magnezu w organizmie, co może powodować stany depresyjne. Jeżeli nie macie możliwości położyć się w wannie i namoczyć właśnie w takiej soli, no to nie wiem, może nacierajcie ciało tym, tak? Czy chociażby nawet do miski, czy do wiadra nalejcie wody, wsypcie tej soli, wymieszajcie, włóżcie w to nogi i moczcie te nogi przez chociażby, nie wiem, pół godziny, godzinę oglądając coś, słuchając czegoś, chociażby słuchając mnie tutaj nawet. nie obrażę, kochani, jak będziecie sobie siedzieli i będziecie sobie swoje piękne syrki moczyli w wodzie, która sprawi, że będziecie czuć się lepiej, tak? Bo to ma wpływ ogromny na Twój organizm. Dla kogoś z Was będzie to wiadomość. Niektórzy z Was wiedzą, o czym to mówię, dla niektórych z Was są to nowości. Także jeżeli coś jest dla Ciebie nowością, siadasz tu, bierzesz notes i notujesz za każdym razem, a później chodzimy i nasz kochany wujek Goglon zawsze resztę nam pokaże, co i jak, tak? Także
Być może są dla Was jakieś podpowiedzi, odpowiedzi, sposób uleczenia się, bardzo prosty sposób, który nie wymaga od Was jakichś ekstremalnych, nie wiem, wyrzeczeń, stresu i tak dalej, i tak dalej. Komuś trzeba przebaczyć. Dla niektórych z Was może tutaj być po prostu złość, smutek, takie poczucie, nie wiem, właśnie takiego konfliktu, bezsilności i to może powodować pewne problemy zdrowotne. Bądź pozytywny, zacznij myśleć pozytywnie, więcej cieszyć się swoim życiem. Zauważaj znaki. No kochani, ta książka nie bez powodu i miej zaufanie. Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie. Wystarczy, że wierzysz w Boga. Jeśli wierzysz, że On działa poprzez Ciebie bezustannie i Cię wspiera, co może więcej się stać? Zaufaj w to po prostu. Jeśli się zawahasz, zwróć się do Boga i do swoich aniołów. A oni dodadzą Ci odwagi i wiary, dlatego otrzymujesz te wszystkie znaki. Przywiązuj większą uwagę do znaków, które otrzymujesz z zewnątrz. Tak, to niebiosa zsyłają Ci różne znaki. Na Twojej drodze zostawiają dla Ciebie pióra, monety i inne rzeczy, które mają Ci przypomnieć, że Cię kochają i że nigdy, ale to nigdy nie jesteś sam. Łatwiej usłyszysz ich przesłania, jeśli będziesz regularnie marzyć. Odpręż się i otwórz swój umysł. Pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj, jak Twoje uczucia, wizje i pomysły. Tak jakbyś oglądał film. To najlepsze źródło kreatywności. Tak, i trzeba tutaj pozytywnie myśleć o pewnych rzeczach. To może być związane z Twoją pracą, z Twoim samozatrudnieniem, z jakimś biznesem, coś, czym się zajmujecie być może. Gdzieś tutaj trzeba iść za głosem swojej intuicji. Co jeszcze? Związek. Twoją najważniejszą relacją jest związek z samym sobą oraz z Bogiem. A wszystkie inne wyrastają właśnie z tej. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zacieśnij związek z samym kochającym Stwórcą. Kiedy poczujesz się bezpiecznie, kiedy poczujesz się kochany, Twoje pozostałe związki rozkwitną. Słyszę, jak w tle tam psy szczekają, kłócą się, żrą, tak? I słyszycie? Być może słyszycie, jak ujadają, jak walczą ze sobą. Wy pozostawiacie coś ze sobą, coś, co jest toksyczne, coś, co jest złe. Coś, co jest związane właśnie z takimi ujadaczami, których nie potrzebujecie w swoim życiu. A więc pozwól przeszłości odejść. I aż o przeszłości Cię znużyło, nadszedł czas, żeby to zdjąć ze swoich ramion. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś. A całą resztę przeszłości zostaw ze sobą. Nie chcesz jej, ani nie potrzebujesz. Ona już minęła. Czas uzdrowić swoje serce, uzdrowić czakrę serca. Pamiętaj o tym, że miłość jest najważniejsza, że to jest centrum Twojego fizycznego stanu tutaj, w którym się znajdujesz na ziemi. Więc postaraj się otworzyć przede wszystkim na miłość, otworzyć się na kochanie, na przyjmowanie miłości. Jesteś predysponowany do pracy z młodymi ludźmi. Twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc, nauczanie i opieka nad dziećmi. Być może Waszym zadaniem jest prowadzić innych. Adriana, prowadzę Cię ku odpowiedziom na Twoje modlitwy. Słuchaj uważnie i podążaj za wskazówkami, których Ci udzielam przez Twoją intuicję, sny i myśli. Być może macie kogoś po drugiej stronie, kto Wam próbuje pomóc, naprowadzić Was na to, co jest Waszym celem życiowym. Być może Waszym celem życiowym jest pomoc dzieciom. Być może Waszym celem życiowym jest zostanie rodzicem. U niektórych z Was słyszę adopcja. Jesteście w stanie komuś uratować życie? Nie wiem, co to jest. Archanioł Michał, co tutaj jest dla nas? Praca nad uzdrawiającą energią, być może praca z dziećmi, które potrzebują uzdrowienia. Już czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Dla niektórych z Was może to mówić o Waszym wewnętrznym dziecku, które się wydostaje z jakiejś niezdrowej sytuacji życiowej, otaczających Was ludzi. Uzdrawiacie się po czymś, słuchając Waszych przewodników duchowych. Już czas coś zakończyć. Dla niektórych z Was może to mówić o uleczeniu jakiegoś trudu. Coś, co jest związane z dzieckiem, coś, co jest związane z dziećmi. Być może wiecie, że musicie wyjść z jakiejś niezdrowej sytuacji ze względu na swoje dzieci, albo może się boicie o swoje dzieci w jakiejś sytuacji. To może być też dla Was nawołanie, mam się nie martwić o swoje dzieci, że Wasze dzieci są strzeżone przez anioły, że nie musicie się nie martwić, że wszystko jest dokładnie tak, jak należy. Drodzy anielscy strażnicy moich dzieci narodzonych i nienarodzonych,
Dziękuję Wam za to, że macie je w swojej opiece, zapewniacie im szczęście i bezpieczeństwo. Proszę, kierujcie mną, abym był dobrym rodzicem i wzorcem do naśladowania zarówno dla dzieci moich, jak dla innych ludzi. Także być może trzeba tutaj gdzieś napisać o pewnych uczuciach, o pewnych rzeczach, które gdzieś jeszcze w sobie trzymacie, które nie pozwalacie odejść, których nie pozwalacie sobie uleczyć. Pewnych bolesnych rzeczy, które już czas uwolnić, dać im po prostu odejść. Na koniec sobie jeszcze tu zobaczmy, kochani, wskazóweczkę jakąś fajną dla Was, pozytywną. Pozwól na przepływ dostatku do Twojego życia. Postaraj się pracować z kryształami. Jakiś kryształ. Dla niektórych słyszę oceaniczny jaspis. Oceaniczny jaspis. Coś, co pomaga wprowadzić przepływ w czakrach. Jeśli jesteście tutaj silnie powiązani, nie wiem, może z energią wodnika, coś z wodnikiem, wodnik słyszę. Praktykuj Feng Shui, postaraj się stworzyć jakieś takie miejsce dla regeneracji, dla odpoczynku. Coś, co pomoże Ci być może pracować lepiej z Twoim wewnętrznym dzieckiem. Więcej tańczyć, śpiewać, poruszać się, malować, kreować. Niektórzy z Was również się wspierają kartami, tarota, medytacja, kryształy. Dla niektórych z Was jest tutaj dużo energii, którą gdzieś wydobywacie. Oceaniczny jaspis. Zobaczcie, i ten nawet wygląda troszeczkę podobnie, tylko że jaspis on jest taki żółtawy. Ale też ma właśnie takie kropeczki, łateczki. Pamiętaj o tym, że wszelkie możliwości czekają na Ciebie. To, co możesz tutaj osiągnąć, jest nielimitowane. Jedyne limitacje to te, które sobie sam narzucasz lub sama narzucasz. Komuś trzeba komuś coś przebaczyć, albo sobie coś przebaczyć. Jest tutaj coś, co tak jakby nie pozwalacie, aby zaistniało w Waszym życiu. Tak? Jest w Was strach. Jest w Was strach, macie wrażenie, że dotychczas pewne rzeczy szły cały czas nie po Waszej myśli i boicie się, że nadal tak będzie. Dlatego nie pozwalacie sobie, nie wiem, cieszyć się życiem. Boicie się, że zbyt pozytywnie podejdziecie do pewnych rzeczy, a one znowu Was zawiodą. Musicie przebaczyć sobie i komuś innemu. Napisać tutaj o pewnych rzeczach, aby móc coś uleczyć. Napisz, za co jesteś wdzięczny, za co jesteś wdzięczna. Jak Ciebie to zbudowało, jak Ciebie to zmieniło. I czy wrócilibyście do tego momentu? Czy wolicie być tu i teraz, rozumiejąc to wszystko, mając świadomość tego wszystkiego, znając prawdę? Tak, bo pewne rzeczy może i były w przeszłości gdzieś tam, niby wydawało się kolorowe, pięknie i tak dalej, ale czy nie jest piękniejszym uczuciem znać prawdę, wiedzieć prawdę, znać świadomość, rozumieć, o czym jest mowa, nie być zaciemnionym w tym świecie, który jest stworzony z cienia w większości. Nie jest to piękne, kiedy w końcu zaczynasz dostrzegać w tym wszystkim to światło, prawdę, zrozumienie na to. Niektórzy z Was być może mają pamiątkę tutaj po kimś bliskim, niektórzy z Was może mają urnę z prochami, niektórzy z Was być może mają jakieś przedmioty po kimś bliskim, jak jakieś kwiaty, kryształy, albo nawet jakiś długopis, czy notatnik. Jest coś, co powinniście przerzucić na papier, kochani. Jakieś Wasze ważne myśli, tak? Widzę tutaj ponownie tą tęczę. Ważne myśli, które powinniście przetransformować w jakiś sposób. Zapisać swoje marzenia, swoje cele, swoje pragnienia. Przestań oceniać siebie, kiedy o tym mówisz, kiedy o tym myślisz. Przestań oceniać innych. I odizoluj się od wszelkich dramatów, tego wszystkiego, co wytrąca Ciebie z równowagi. Postaraj się przebywać w jakimś takim spokojnym miejscu, na łonie natury. Jezioro, rzeka, las, morze, ocean. Jakieś, nie wiem, takie klimaty związane z naturą. Musicie się uzdrowić, kochani, bo macie tutaj nadal wiele wierzeń związanych z Waszą osobą. Wiele rzeczy, które się wydarzyło w przeszłości. Jest wiele bólu, tak jak tutaj widzę, taka maska. Jej maska, którą ona trzyma w dłoniach.
którą wierzenia wasze pewne, być może, pewne limitacje, których należy się pozbyć. Wydaje wam się, że coś jest tak ciężko zdobyć, dlatego że, nie wiem, macie pewne plakietki już, tak? Niektórzy z was mogą bardzo źle myśleć o sobie, że jesteście słabi, że jesteście... Ojejku, naprawdę nie chcę wymieniać tych wszystkich słów. Dla tych z was, którzy znają język angielski, myślę, że tutaj widać wystarczająco dobrze i są to bardzo przykre rzeczy. Niektórzy z was uwierzyli w pewne rzeczy i to was zablokowało przed samorozwojem, przed zdobywaniem tego, co dla was w życiu jest ważne. Niektórych z was nazywano różnymi okrutnymi imionami. Poczuliście, że nie jesteście wystarczający. Pobudzono w was ogrom wstydu, poczucia, że nie możecie czegoś zrobić, że czegoś wam brakuje, że jesteście ignorancy, że jesteście nieempatyczni, że jesteście leniwi, że wcale nie, wiem, nie jesteście zdrowi albo nie odżywiacie się zdrowo, że jesteście otyli, że jesteście brzydcy, że jesteście łatwi, że jesteście... Dużo takich rzeczy, które sprawiają, że po prostu tracicie tą cudowną cząstkę siebie. Te wszystkie nazwy, te wszystkie rzeczy, które sobie wymawiasz. Pomyśl sobie, jakbyś stanął przed Bogiem i mówisz to do Niego. Pamiętaj o tym, że w Tobie też jest ta cząstka Boga. To, co mówisz do siebie. A mam ciary. Kochani, jest was tyle piękna. Jest was tyle piękna. Dostrzeż w sobie to piękno. Niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Musisz dostrzec w sobie to piękno. Przestać się krytykować, przestać się poniżać, przestać wierzyć w to, co inni chcieli wam wmówić. Niezdrowe wierzenia, niezdrowe jakieś myśli. Kochani, czas na zmianę. Pamiętajcie o tym, że to, co inni wam mówili, to były pewne rzeczy, które oni o sobie myśleli. Pewne rzeczy, z którymi oni sobie nie radzili. Musicie porzucić to wszystko i odkryć, kim naprawdę jesteście. Zobaczcie na jej piękny wyraz twarzy i piękny uśmiech, kiedy ściąga tą maskę, którą jej inni nakleili na twarz. Musicie z dumą kroczyć przez życie. Musisz wyjść ze strefy komfortu, poczuć się pewnie siebie, aby zrobić coś nowego, aby wyjść po to, co ci się należy. Wyjść z tego chłodu, otworzyć swoje serce na miłość, na ciepło. Kiedy życie daje ci cytrynę, zrób z nich lemoniadkę. Pyszną, orzeźwiającą lemoniadkę. Taka żółciutka jak te moje tulipanki tam na górze. Traktujcie siebie dobrze. Dbajcie, kochani, o siebie. Róbcie dla siebie to, co jest pozytywne, co jest z wami zgodne, co jest dla was dobre. Wyjdźcie na łono natury. Dla niektórych z was jest tutaj, być może trzeba się troszeczkę zaznajomić lepiej z kwestią związaną z grzybkami. Być może ktoś się tutaj zaczyna w jakiś sposób mikrodawkowanie, jakaś taka suplementacja muchomorkiem. Być może są dla was tutaj właśnie jakieś wskazówki, gołębie, być może jakiś gołąb wskaże wam coś i będzie to dla was potwierdzeniem, jakaś tęcza. Te tęcze są wszędzie w dzisiejszym czytaniu. Także postaraj się wykreować coś nowego. Coś nowego, coś, co cię usatysfakcjonuje. Być może trzeba malować, trzeba coś robić. Kreuj jakieś piękne rzeczy. Użyj do nich wyobraźni. Być może wyjdź na łono natury, które cię zainspiruje do kreowania. Musisz odpuścić kontrolę i pozwolić na przepływ. Kochani, dziękuję wam serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że te wiadomości z wami rezonowały, dawały wam jakieś wskazówki, podpowiedzi, że wiecie, co dalej robić i o czym to było. Jeśli to z wami w jakikolwiek sposób rezonowało, bardzo was proszę o pozostawienie komentarza, abym wiedziała, że to twoje. Pozostawienie lajka, bo to ma wpływ na rozwój tego kanału i w ten sposób, kochani, również pamiętajcie, że następuje wymiana energetyczna. Ja daję wam, wy dajecie mi, dzielimy się miłością, wspieramy się nawzajem, rozwijamy się nawzajem. Także dziękuję za waszą cudowną energię dzisiaj. Pamiętaj, komentarz, subskrypcja, like, udostępnienie. Dziękuję wam z całego serducha, kochani, za waszą obecność. Kocham was z całego serca. Dziękuję za to, że jesteście i również mnie budujecie.
wszystkie wiadomości, które od Was otrzymuję. Nie jestem w stanie odpisać na wszystkie, ale doceniam z całego serca każdą z nich, kochani, z każdą z nich. Serce mi się raduje, kiedy czytam te Wasze cudowne wiadomości, kiedy opisujecie swoje życie i te piękne zmiany, które doświadczacie. Serce po prostu mi się raduje, niejednokrotnie po prostu wyję z radości nad tymi wiadomościami, widząc, czując Waszą energię, bo nawet czytając Wasze wiadomości, kochani, czuję Waszą cudowną energię. Kocham, kocham, kocham. Dziękuję, wspieram, wysyłam miłość. Do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem, buziaczki. Pa!